Inwerterowa pompa ciepła na wodę, na Arduino, bo podobno się nie da. Dzień dobry. Mamy 12 listopada 2022 roku, piękny słoneczny dzień. Dziś jesteśmy w okolicach Ostrołęki na działce inwestora. Mamy studnię o głębokości 15 metrów, lustro wody jest płytko na głębokości już 160 cm. Dzięki koparce mamy okopy, głębokość około 140 cm, czyli poniżej strefy przemazania gruntu dla Ostrołęki. A że wody gruntowe są dość płytko, to dodatkowo izolujemy rurę, która to będzie dostarczać wodę do pompy ciepła. Na rurę PE nakładamy piankę, a potem całość ląduje w 75, która będzie nam izolować naszą linię od wód gruntowych, gdyby te się podniosły ponad poziom, na jaki została zakopana linia wodna. Dom piękny, nowiutki, 160 metrów kwadratowych powierzchni ogrzewanej, oczywiście płyta grzewcza, idealna dla pomp ciepła. Dom wybudowany w oparciu o normę WT 2021, czyli energia pierwotna na poziomie 70 kWh na metr kwadratowy na rok. Wybierzmy sobie jakiś zimny miesiąc, luty, albo nie, bo luty nie jest najzimniejszy. Niech będzie to styczeń. I policzmy zapotrzebowanie dla 160 m2 powierzchni ogrzewanej. Wychodzi pompa ciepła gruntowa o mocy grzewczej 2,52 kWh dla wcześniej wskazanego metrażu. Pompa ciepła oczywiście na propanie. No i mamy rurę w okopie, podwójnie izolowaną, zabezpieczoną przed wysokim poziomem wód gruntowych, by nam wody gruntowe na zbyt nie wychłodzały wody pobranej z dna studni dla naszej pompy ciepła. A w zwiastunie to tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka z budowy inwerterowej pompy ciepła na wodę na Arduino.